Halo, witam bardzo, bardzo serdecznie w trzecim naszym odcinku z gry Europa Universalis 4. I tak jak poprzednio, nic się nie działo, tak w tym odcinku myślę, chciałbym tutaj zanektować Mazowsze, a żeby zanektować Mazowsze potrzebujemy tylko jednego roku, tak w ogóle możemy przejść na nową technologię, co zrobimy, ale jeszcze w sumie nie teraz. I co ja bym chciał zrobić? Czy ja mam jakichś doradców? W sumie mam. Tutaj jakiś palant chce mi moich Jagiellonów. Aha, potrzebuję 10 prestiżu, by... Ojej, 10 prestiżu, by zwiększyć... By mój ród cały czas pozostawał tutaj na tronie. To dużo, ale to da się zrobić. Wystarczy, no potrzebuję z 30 prestiżu mieć na plusie, na razie mam minus 4, więc słabo. I fajnie, bo mamy naprawdę sojusz z Austrią, czyli teraz ona nie weźmie udziału w wojnie, ponieważ prowadzi inną wojnę, ale to ze spokojem możemy sobie w najbliższym czasie załatwić. Chcemy zanektować Mazowsze i wziąć sojusz z Czechami. Tak, jeżeli Austria nam pomoże, to praktycznie wojnę mam wygraną. Czekajcie, ja sobie zobaczę jeszcze, czy Mołdawia tu jest pokazane, tak, czy nie? I gdzie tu się pokazuje? Dobrze, to nie umiem, nieważne. Chciałem zobaczyć, czy mogę coś oddać Mołdawii i ona to przyjmie, no na pewno chciałbym. Może stworzyłbym tu Galicję i Wołyń? Nie, w sumie nie, to się nie opłaca. Nasz kraj musi być duży i potężny. Czy my już możemy ją zanektować? Potrzebujemy 150, okej, czyli tylko poprawmy sobie relacje i będziemy anektować Mazowsze. Brzmi sensownie. Ile dostaniemy w sumie? 25? 50? 110? 110? Dostaniemy jakieś 1,5 więcej przychodu, dukatów. No, ujdzie. Nawet spoko. Czekam, jak będę miał tylko minus 10 tutaj. Bo wtedy będę miał minus 10%, czyli zamiast na przykład tych 600, będę płacił 540. To się bardziej opłaci. Szczególnie, że tych punktów za dużo jakoś nie będziemy nigdy mieli. Chyba że dostaniemy jakieś koksa króla, a tutaj po 7, no to po 7 nie jest najgorzej, po 7 jest nawet spoko. Tak w ogóle zacząłem sobie grać Anglią i gra Anglią jest o tyle spoko, że możesz zrobić tutaj, zabrać te dwa państewka, możesz tutaj zabrać, kurczę, Brytanię, tutaj możesz pozabierać co twoje i tutaj Prowansję też możesz zabrać, to jest o tyle, to jest spoko właśnie. Ale trzeba uważać na Burgundię i Szkocję, które mogą ci wypowiedzieć wojnę, tak jak mi wypowiedziała wojnę Francja, wypowiedziała Burgundię i wypowiedziała Szkocja. Lecz ja na szczęście miałem sojusz z Hiszpanami, Portugalią i Austrią, więc tak średnio bym powiedział, mają szansę. Tam jeszcze kilka małych państwewek, które wezmą udział w mojej wojnie. No i na tym się w sumie skończyło. Na ten się w sumie skończyło. Zobaczmy, co tu my mamy ciekawego. Jakieś bonusy, minusy i w ogóle wszystko. Okej, jeszcze chwila i poprawimy sobie relacje. Przy okazji, skoro mamy wolnego dyplomata, niech on poprawia relacje z Mołdawianczykami? Z Mołdawianami. Czy nas stać nas, by sobie zboostować stabilność, dlatego chcę... Chcę zerwać marchię Mołdawii i będzie tylko zwykłym moim wasalem. By oczywiście ją też zanektować w przyszłości. Tylko ona zmieni naszą opinię na aż minus 105. Więc trochę Lipton. Trochę na pewno to potrwa, zanim ja ją zanektuję, ale to wszystko da się zrobić. Boostnijmy sobie stabilność
I czekajmy, zaraz będziemy mogli sobie zanektować Mazowsze. Nigdy nie odpalę zawsze tego, żeby widzieć, ile już nagrywam. Więc zrobię to teraz, skoro nic w sumie się ciekawego nie dzieje. Okej, już. Dobrze, już chwila, zaraz będziemy będziemy otrzymywać bardzo mało punktów dyplomatycznych. Więc no więc trzeba się na to oczywiście uzbroić. Jak tam mój przychód? 2,80. O proszę bardzo, to jakiś Mainz prowadzi wojnę z Pomeranią i jak widzę Pomerania prawdopodobnie to przegra. Tak, jeszcze doszły jakieś siły tutaj tego jakiegoś państwa Mainz. Okej, możemy anektować już. Aneks wasal. Tak. Przestań poprawiać relacje. I bierzemy sobie sojusz z Czechami. No nie, oczywiście powinni przyjąć, tak jak się spodziewałem. I będziemy mogli teraz sobie wyruszyć na wojnę. No i tutaj myślę, Austria się z Czechami zajmą, tymi Węgrami. Ja sobie tutaj ze spokojem poradzę z Krzyżakami, a Litwa, mam nadzieję, że gdzieś tam pójdzie na zakon liwoński. I na pewno chciałbym tą prowincję o nazwie Neumark, Tuchel, Kulum, Osterode, Ortelsburg i Memel. Te tutaj zrobić sobie taki kanał, jakby tak. Wszystki Mariusz od Czech? Oczywiście, halo, halo. Czy ja mam w ogóle z Austriakami? Tak, mam Kruski Mariusz. I tutaj, żeby zrobić sobie taki ruch, by móc przejmować sobie tutaj zakon liwoński. A co dziwne, Moskwa jeszcze nie ścisnęła Nowogrodu. A to chyba nawet Nowogród ścisnął Moskwę. To jest dziwne, naprawdę. Rzadko się tak zdarza, że Nowogród w ogóle przeżywa, ale to bardzo dobrze, że nie ma wielkiej, potężnej Moskwy, tylko jest kilka małych tutaj państwek. Bardzo spoko. Bardzo spoko. Cieszę się. Też jakieś ten... Spoko, czyli Moskwa chyba przegrała tutaj. Czy coś... Czy tak było już na samym początku? Nie wiem, dobrze. Grajmy. A zatem... No i teraz anektujmy sobie ten, poprawiajmy relacje oczywiście z Mołdawianami. I wypowiedzmy wojnę. O proszę, przegrywają, Pomerania. Pomorze przegrywa, no proszę bardzo. Ja myślę, że powoli już bym mógł zaczynać atakować tutaj. Zobaczcie, ile mam casus belli, na wszystko mamy w sumie. Więc będziemy mogli z łatwością to sobie tutaj... Na pewno chciałbym później jeszcze Gdańsk, choć teoretycznie może to zabrać Pomorze. Dlatego ja bym w sumie ten Neumark, tutaj Gdańsk i tak, i Gdańsk bym chciał i tylko Gdańsk na sam początek. Ta prowincja Neumark i odtąd taki kanał sobie tu zrobić. O ile, żeby nie mieć też za dużo agresywnej ekspansji, bo agresywna ekspansja równa się wkurwienie wszystkich tutaj. A na pewno się wkurwią, że zabrałem Niemcy. Tak jak mam Anglię, to sobie tutaj mogę zabrać całą tutaj wysepkę. To oni mają to, szczerze mówiąc, w dupie i się tym nie przejmuję. Zabieram, kurczę, tutaj Prowansję. O proszę, Prowansja wygrała. Brytanię zabieram, to jest oni nic. Nie wkurzają się. Więc spoko. Otomani o dziwo też nie zabierają. Zacznijmy od tego, że mam w sumie 10 lat po rozpoczęciu gry, więc to nie jest jakoś dużo. Ale myślałem, że Otomani zaczynają już jakieś wojny toczyć, halo. A tu nie widzę wojny, chyba że oni chcą ze mną wypowiedzieć, bo tu... No nie, to nie mnie mają. Austrię mam, ale kto wspomoże nas Austria? Cokolwiek by się stało, mamy Austrię. Mamy Bohemię. Mamy dużo... Mamy dobrych sojuszników, by nam pomogli. Wysimy w sumie, tutaj niech nawraca kolejne prowincje nasz misjonarz. Żeby wszystkie tutaj prowincje były katolickie. Wszystko dwie, więc spoko. Tutaj zauważyłem, Litwa jest w sumie katolicka chyba.
Litwo. Czy ty jesteś katolicka? Jak to sprawdzić? Gdzie to pisze, czy ktoś jest katolikiem? Tu. Tak, wy jesteście katolikami, ale większość waszej prowincji to ortodoksi. No nie, znowu tracić prestiż. Dobra, kliknę to, bo szczerze mówiąc, prestiżu nie mogę tracić. Nie mogę, ponieważ prestiż mi jest potrzebny, ja go cały czas tracę. Muszę sobie tutaj by... O proszę, dlatego mam przychód plus 3. Okej, weźmy sobie kolejnego doradcę. Niech się anektują. Jak już ich zanektuję, to wtedy będziemy... W sumie mógłbym teoretycznie już teraz wypowiedzieć im wojnę. To co? Wojna? Wojna. Nie ma to tamto. Teoretycznie stać nas jeszcze na jakieś zrobienie 5000 wojska. Ale myślę, że to będzie totalnie zbędne. Bierzemy Austrię, Czechy i idziemy na wojnę. Zróbmy sobie... Teoretycznie mogę tylko jednego dowódcę. Czy mogę przejść na kolejną technologię militarną? Nie, ale zaraz będę mógł to zrobić. Dosłownie zaraz, za miesiąc. Prośba o przemarsz wojsk Austrii, oczywiście. Nie ma problemu. No problem, my friend. A wy... Tacy cwani byliście? Tacy? W plecy, tak? Taki chuj. Wygram to? Oj, obawiam się, że mogę tego... wygram. Dobrze, dziękuję. Pierwsza bitwa wygrana i to taka duża. Choć w sumie tu Węgry chcą mi się wpieprzyć, ale tu Austriak dopadła, nie ma. O kurczę, o kurczę. Czy my to wygramy? Wygramy. Powinniśmy to wygrać mimo małych morali. Mój tutaj dowódca widzę przejął. Aczkolwiek... Nie, chyba wygram. Powinienem to wygrać, mimo bardzo niskich... Ktoś jeszcze doszedł tutaj od nas, więc tu nie będzie problemu. Nie ma problem. Teraz powybijajmy tutaj resztki, choć w sumie mam małe morale, więc może zostanę. To 2000 wojska. Zostanę jeszcze miesiąc. To myślę, wojna... O, proszę, już przejąłem. O, ile państw wzięło udział. Ojejcie, no to nie. No to tutaj... Tutaj krzyżacy nie mają szans po prostu. Nie mają jak. Co za śmiecie przejęli moje prowincje? Halo. 2000 wojska. Śmieszna armia niemiecka. Przepraszam, zakonu krzyżackiego. Armia zakonu krzyżackiego. Potem może mogą to być Prusy. To zależy. Choć Prusy chyba może zrobić tylko Brandenburgię. Tak mi się wydaje. Bo jak widziałem na tej mapie ogólnej, to był rok, kiedy to wszystko było Brandenburgii. I wtedy potem powstały tutaj Prusy, więc tak mi się wydaje. Dobrze, niech sobie tutaj przejmijmy. O co to za bitwa? A tutaj. Oj, obawiam się, że wy to możecie, moi drodzy przyjaciele, nie tyle co przegrać, ale możecie ostro dostać no na styk, ale jak ja pomogę tutaj, to dziękuję. Tyle was było. Dobrze, zobaczmy jak ta sprawa z Węgrami. Co za śmiecie, 13 tysięcy wojska. Sprawa z Węgrami jest taka, że Węgrzy już nie mają armii. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, przejmujmy teraz prowincję. Teoretycznie przejmujmy forty, bo forty są tutaj najważniejsze. Czekajcie, ja sobie wezmę tutaj. Ja wam powiem, co chcę zabrać. Chcę zabrać tak. Cannot select this province. Jak zrobię tak, to mam. Ok. Czyli chciałbym te dwie prowincje. W sumie mógłbym to zabrać. Tylko...
No właśnie. Chcecie mi albo to oddać. Bez tego dancingu. Byście mi tylko to oddali. No to niestety muszę tak zrobić. Niestety. No to zyskam parę prowincji. Ile to by było przychodu? Czekajcie. 40, 85. Ojejciu. Ojejciu. 2,5 dukata. Plus 2,5 dukata. Myślmy na nową technologię. Okej. Okay. Plus 2,5 dukata. Spoko. Ojejciu, no nie. Coś nas pomoże? Widzę, że chyba nie. O nie, o nie. Dostanę w pierdol. Spierdalać. Zdążycie? Nie zdążycie. O nie, moja słaba armia to... Aczkolwiek może wygram. Jeszcze idzie tutaj... O, idą Austra... Może? Może na styk, 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 wbicie. Dziękuję. Wygrane. Wygrane. Nie ma to tamto. Pojechani. Odjebane perfekcyjnie. Dziękuję. Wow. Ale tak, no na styk, naprawdę. Mogłem dostać w pierdol. Nie dostałem, ale mogę. Dostajemy 2000. Krym ustawił nas na rywala. Szczerze mi to leży. Teoretycznie chciałbym też coś zabrać Węgrom, z którymi bym na przykład osobno spisował. Oni... ja będę... dostanę dużo agresywnej ekspansji. Tutaj nic nie dostanę agresywnej ekspansji? Why? Aha, bo to oddam Czechom, tak? Okej. Okay. No tylko Węgry się wkurwią, tak? No szczerze mi to leży, ja bym sobie na przykład to zabrał. Czyli taki jest plan, zając... Kto tam jeszcze bierze udział? Zakon Liwoński. Czy od was bym chciał? No nie, od was nic nie chcę na razie. Ja was tutaj ścisnę później. Ottomani mają casus belli, albo my mamy casus belli na Ottomanów. No nie chcemy walczyć z Ottomanami, nie chcemy. Poprawmy relacje z nimi. Bo nie. Ottomani są duzi. Tylko ci się dziwię, że oni nie zabrali tego karamanu i tak dalej. Przecież on nawet nie ma sojuszu. Może mnie chcą najpierw ścisnąć czy coś. O, proszę bardzo, ktoś na mnie idzie. Czy ktoś mi... Halo, ktoś mi pomoże. Litwo, Litwo... Dobrze. Ej, nie wygramy tego. O nie, nie wygramy. Nie wygramy tego. Nie wolno tak robić. Czemu Austrii nie pomożesz? O dobrze, pomogła. A się zwlekała, kurczę. Mam do dobrego generała. Dobrze, ale nadal przyjmuję tutaj prowincję. 3000 wojska mi zostały. Nieciekawe. Nieciekawe, dlatego zróbmy sobie 3000 tej konnicy. Zróbmy 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 i z 10 000, no, 10 tysięcy łącznie zróbmy wojska. Tu jeszcze widzę, przejmuję tam Mołdawię. To przejmujcie, ja może przejmę sobie tutaj to. Tu. Nie wiem, czy rozdzielanie się w tej sytuacji ma... jest dobrym pomysłem. Muszę też obserwować, by tutaj sojuszników wspierać. Aczkolwiek widzę, oni sobie tutaj radzą bez żadnego problemu. O, nie mogę tego przejmować, kurde. Ojejaj. Ojejaj. Pomóżmy Mołdawię. Wygramy? Oj, przegrałem coś. A, tutaj, tak? Tutaj przegrałem bitwę. Dobrze, chodźcie do tego Poznania. No generalnie... rozwalamy. Rozwalamy wszystko. Bierzemy, co chcemy. Więc spoko. Tutaj ze spokojem wygramy, widzę. Okej. Okay. Bardzo się z tego powodu cieszę.
Wbijajmy tutaj do tego Poznania. Halo, halo, moje jednostki. Proszę mi tu wchodzić do Poznania. No to wyszło 9000 powinno wyjść. Wygrałem kolejną bitwę, spoko. No mój prestiż już wygląda nawet sensownie. Nawet sensownie. Oj, proszę oj, Austro, Austro. Czy ty mi tej wojny nie zamierzasz przegrać? Znaczy bitwy. I chyba nie zamierzasz, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Zaczynałem wkurwiać mnie te pojedyncze jednostki. Co ja zrobiłem? Pojedyncze jednostki tutaj sobie chodzą. Dobrze, oni sobie poradzą. Tutaj będę przyjmować te zamki. Niech oni zabierają... Niech oni walczą, a ja będę zabierać w prowincję. To mi pasi, bo widzę sobie tutaj robię robotę. Nie, to absolutnie tutaj... nie mając nic do powiedzenia. Tutaj Czechy w sumie chcą jedną prowincję. Teoretycznie mógłbym ją oddać, bo osłabi się tutaj Węgrów. Czy my chcemy oddać tą prowincję? Teoretycznie chcemy, więc... Zobaczmy, jakby to wyglądało. Nie mam dyplomatów w sumie teraz do wysłania. Przestań poprawiać relacje z Mołdawią, bo tutaj pisować trzeba niedługo. Pisować, hehe. Dobrze. Ja bym na przykład... Ej, mam lepszy pomysł. Chciałbym tak. Włoszczyznę bym sobie zabrał. No to... Przepraszam, wy nie chcecie mi tego oddać? No tak to trochę Lipton, no nie dam ci tego Czechy. Nie mam jak. Dobra, więc tu w ogóle wojska Węgrów miażdżone są. Dosłownie, wybijane do ostatnich. Więc spoko, ja tu 10 tysięcy wojska mam. Oni nawet nie próbują walczyć. Aha, bo oni w sumie przegrali teraz bitwę i się wycofują. Okej, przejmujmy, przejmujmy, przejmujmy. 10 administracyjny, tak. O, przegracie? Nie, no Austria nie może przegrać. Austria tylko wygrywa. Zobaczcie, ile ja tu bitew wygrywam, bo Boże Święty. Bez szans. Morale tutaj widzę i prestiż pewnie. Sekundę krzyżę minus 23. Oni nie mają szans na podniesienie się z tego. Nie ma. Po prostu dead, koniec. Ktoś wypowiedział wojnę, czy? O proszę bardzo. Wenecja wypowiada wojnę Węgrom. Teraz bym w sumie tak trochę wkurzył. O dobrze, zabierasz tutaj prowincję. Super. Zajebiście w ogóle, nie? Oddajesz mi, to zajebiście. Czechy, dobry sojusznik. Oddałbym wam to, ale nie mogę, nie mogę. O, War Exhaustion, nie może być. Likwidujemy, spokojnie. Okej, przejmijmy te forty. Przede wszystkim. Priorytet. Przejąć te forty. A potem to już możemy ze spokojem. Przejąć forty tu, przejąć forty później tam. I okej. W sumie od was nic nie chcę, więc od was to ja bym w ogóle White Peace'a wziął. Tylko wy nie chcecie, okej. Tak, pewnie. Zbyt dużo dyplomatycznych relacji, to ja sam wiem. Ile dostaję? Minus jeden tylko, okej. Okej, przejąłem już jakąś prowincję, easy. Okej, tutaj moi sojusznicy widzę. Zabierają co zabrać mieli. Ja mam dwóch w sumie generałów, więc... A nie, mam tylko jednego. Dobra, to 1000 wojska tylko, więc... Teraz Mazowsze w sumie będzie nasze, więc... O proszę, uciekli, śmiecie. Dobrze, przyjmijmy sobie tutaj.
Co? Co, co, co? Co? Nie zdążyłem przeczytać. Dobrze, masakrujemy tutaj. Ile tutaj jest armii? Ja nie mają szans. Nie mają żadnych szans. Ty, okupuję moje prowincje. Jakie śmiecie. Kim wy jesteście, by to robić? Kim wy jesteście, się by to... W sumie im to nic nie da, więc... Trochę chcą się odkuć. Dobra, to od Węgry. Czy wy się zgodzicie na to? Zgodzicie się, ale... Jeszcze nie, jeszcze widzę nie. No wy śmiecie jedne. Nie chcę żadnego pisa. No dobrze. Mam nadzieję, że znowu nie jestem za głośno. Tam trochę tak jakby darłem ryja. To ściszyłem w programie, więc spoko. Ale tak trochę głupio. Dobrze, przejmujmy. Co przejmować mamy? Szkoda, że nie mogę im spalić ziemi. To by było ciekawe. Mogę tylko sobie spalić ziemię. Więc trochę lipno. A to jest fajna taktyka, jeżeli ktoś wygrywa z tobą, a ty za cholerę nie chcesz mu oddać prowincji, to wtedy palisz je i otrzymuje prowincje, które nic nie są warte. Ciekawa taktyka. Fajnie, że ją dodali na pewno w grze. Okej, o! Dobrze. To 9000 niech w sumie idzie tutaj. Niech niszczy, niech okupuje. Nie chcę żadnego pisa z wami. Z wami chciałbym white pisa, ale wy się nie chcecie zgodzić. No to pozabieram wam później coś. Dobrze. Chodźmy tymi... Tutaj widzę, trochę jakby sfolgowali sobie. A nie, tutaj w sumie już nic. Nic nie było tematu. No, odbijałem prowincję, które jakimś cudem postanowili mi przejąć. O, proszę bardzo. Dobrze, chodźmy tutaj wspomóc naszych sojuszników. ...93%. Super. I chcecie się zgodzić. Bardzo się cieszę, ale najpierw chcę coś od Węgrów. A co chcę od Węgrów konkretnie? To co mówię. Cztery chyba prowincje to są. To niedużo w sumie. Przede wszystkim okupujmy ich forty właśnie. No. O, nawet nas... O, proszę bardzo. O, zobaczcie jaka Polska teraz ładna jest. Gdzie są moje wojska? Tu są. No tak, zabieraj. Dostaliśmy 7000 wojska. Teoretycznie, by zarabiać więcej, możemy sobie wziąć podatki wojenne, dzięki czemu będziemy dostawać więcej pieniędzy. A pieniędzy więcej to dobrze. Czy tylko tu mam ten? Chyba tylko tu. Okej, zaraz przejmiemy całe Niemcy. No nie, ale te śmiecie jedno... Kurde. Przejmuję moje prowincje, ja nawet nie zauważam. 1000 sobie wbiega do mnie w ogóle. Przejmuję co chcę. Jak tak można? Nie chcę od was... Znaczy chcę od was, ale to co ja sobie zażądam, a nie to co wy sobie zażądacie. Ile będzie? No tylko Węgry się wkurzą. O, zgodzicie się. Pieniądze dawać jeszcze. Spoko. To z Węgrami spisujemy tylko, tak? Tak. Czechy się zgodzą, a Czechy niby co otrzymają? Przecież nic nie dostaniecie, halo. Też mi się zgodzicie. Chyba, że coś wam dałem? Przez przypadek? Halo? Nic wam nie dałem, tak? Dobra, pisujmy z nimi. Okej. Okay. Bardzo... Okej. Okay.
Bardzo dobrze, że zachowałem sobie punkty administracyjne, przez co teraz nie będę miał żadnych problemów z skorowaniem tych prowincji. O, ale zabraliśmy w tej wojnie, hu hu hu. Zobaczcie, jak to pięknie teraz. Węgry są wkurzone, a tak poza tym to, no trochę tam Litwa i tak dalej. No ale to nie będzie żadnego... No problem, my friend. No problem. Chodźmy do Gdańska. Teoretycznie mógłbym coś tutaj, widzę, Litwie oddać. Ale po co, jak to sobie zagarniemy później sami. Chcecie White Peace'a? Nadal nie chcecie. Ej, halo. Co to za przejmowanie prowincji? Halo. Tak się nie umawialiśmy, halo. Proszę tak nie robić. Proszę przestać. Halo. Nie chcę pić, ale Polska stała się duża. Teraz możemy sobie Walachię ze spokojem zaatakować. Super. Tylko trzeba odczekać, aż nam się manpower zregeneruje, ponieważ tutaj są Ottomani. Ottomani, tak. Poprawiajmy relacje z Mołdawią. No nie! Zabrali sobie prowincję. No spokojnie, już odbijam. Oj, kurczę, nie mam generała, ale... O proszę, 11 prestiżu, jak miło. No, przyjmijmy jeszcze te dwie prowincje. W sumie już chyba możemy spisować, tak? Tak, możemy, okej. Okay. Zabierzmy pieniądze. Ej, jakbym nie zabrał pieniędzy, to chcecie mi coś... Ej, chcecie mi jeszcze oddać. Tylko... Ojej, nie. Halo, tego nie chcę. Odechciało mi się. Ojejciu, ile kraj się wkurzy. O nie, nie wolno. Nie. To nie. To co, wkurzycie się? Ojejciu, nadal. Może tak zrobimy, co? Węgry. Zakon Krzyżacki, Zakon Liwoński, Pomorze, Riga, Dania. To może bez tego? Może lepiej. Dobrze, tak zróbmy. Nie możemy zabrać za dużo, ponieważ wkurzą się inne kraje. To my sobie i tak zabierzemy spokojnie. Tak zrobimy. Co? Nieważne, daje nam to prestiż. O, uwolnijcie Gdańsk. O, fajnie. Będziecie mi jeszcze płacić, czy nie? W sumie to nie. W sumie nie płacicie. A daje to dyplomatyczne? Dobra, spisujmy. Dziękuję. Nie, więc okej, oddajcie mi mój hajs. Uwalniacie Gdańsk. Teoretycznie jesteśmy w domu. Ej, w Węgrzech też mogłem coś uwolnić. Na pewno jakieś państwo dałoby się tutaj. O proszę, tutaj jest na przykład Transylwanię bym mógł uwolnić. Nie zrobiłem tego, szkoda. Zobaczcie, jaka Polska jest potężna. I właśnie na tym teraz skończymy. Jeszcze tylko sobie wezmę skoruję. Zabraliśmy, co zabrać mieliśmy. Korujemy wszystkie prowincje, boostujemy sobie stabilność, obniżamy War Exhaustion. I niedługo czeka nas na pewno walki z buntownikami. Ustawmy sobie na rywala Zakon Krzyżacki. Nikogo to nie boli. A nie mogę. Z zachujowym państwem. Okej, nieważne. W każdym razie dzisiaj naprawdę zabraliśmy masę prowincji. Nasz przychód wkrótce na pewno wystrzeli na maksa w górę. Będziemy mogli mieć... I Polska zaczyna naprawdę fajnie wyglądać. No, to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć, na razie, żebyście, popa.